I mój kolejny gość, pan Piotr Pytlakowski, dziennikarz tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pan tam 1 maja. Byłem. I stał pan po której stronie? No, jak pan myśli, panie redaktorze? No ja myślę, że po tej, ale tak chciałbym, żeby widzowie usłyszeli. Stałem razem z ludźmi blokującymi, blokowałem razem z nimi. Nie chciałem, żeby ten marsz, to nawet nie faszyści, to byli szturmowcy, to jest coś innego. Co to znaczy szturmowcy? To jest taka najbardziej radykalna odmiana narodowego socjalizmu, jaką w Polsce możemy teraz dostrzec. Oni są całkowicie, nie wiem, czy właściwym określeniem jest na prawo, bo oni sami nie uznają prawicy i lewicy, ale są twardsi od ONR-u, od wszystkich pozostałych. Co to znaczy w praktyce? Twardsi w jakim sensie? No, przynajmniej z tego, co mówią, to miękkość ONR-u, miękkość ruchów narodowych spowodowała, że musieli się wydzielić w osobne środowisko. Co to jest to Misanthropic Division? Bo takie mieli, zdaje się, napisy na t-shirtach. Ja już nie chcę wnikać w te wszystkie... Bo SS to wiemy, co to tak, było. Tak. To też mieli. To jest... Nie wiem, czy można to nazwać organizacją, ale jest to powiązane z rosyjskimi faszystami? Słyszał pan policjanta Mrozka, który się tutaj przed chwilą wypowiadał? Tak, wielokrotnie go słyszałem. No właśnie, chciał. To była demonstracja legalna, czyli ipso facto to, co wy robiliście, było nielegalne. Z punktu widzenia przepisów ustawy o zgromadzeniach czy ustawy o policji, on miał rację. Tamto zgromadzenie, ten marsz, był całkowicie legalny, oni go zgłosili. A czyli z tego by wynikało, że to, co wy robiliście, było nielegalne? Według przepisów blokowanie legalnych zgromadzeń jest nielegalne. Za to grozi karę. Prawo? Dlatego, że uważamy, że możemy w sposób, który się nazywa nieposłuszeństwem obywatelskim, łamać prawo, łamać przepisy, które pozwalają w tym przypadku neonazistom, neofaszystom, a nawet neopoganom maszerować przez nasze ulice. Mnie szczególnie to drażni, że idą przez moje miasto. To nie jest pierwszy, drugi, ani piąty raz, kiedy pan protestuje w tego typu przypadkach i w innych. Tak. W demonstracjach obywateli RP też pan bierze udział, prawda? Tak. Pojawiła się dyskusja parę dni temu. Jeden z kolegów, zresztą współautor razem z panem jednej z książek i niektórych artykułów, napisał, co się z tobą, Piotrze, stało, to już słowa nie wystarczą, dziennikarstwo nie wystarczą, to co się z tobą, Piotrze, stało? No to już kolejny raz. No właśnie, co się z tobą, Piotrze, stało? Pytał to samo, ja mu zawsze, jemu i jemu podobnym odpowiadam, że nic się nie stało. Mam prawo, jestem obywatelem i guzik mnie obchodzi, że komuś się to nie podoba. To swoją drogą, ale pamiętam, że z kolei dostało mi się... Kiedy to było? 1,5 roku temu, kiedy wystąpiłem na chyba drugiej demonstracji KOD-u. Potem zresztą parę razy też mi się zdarzało. Ja rozumiem, że niektóre koleżanki i niektórzy koledzy mogą mieć wątpliwości. Ja je rozstrzygam w taki sposób, ale jakby szanuję, że wątpliwości mogą mieć. Natomiast rzeczywiście pytanie brzmi, czy nie wychodzimy ze swojej roli? Czy my, którzy powinniśmy pisać, komentować, nawet ostro, nawet tu w tym programie, niech będzie, ale na demonstrację wyjść, robić coś, działać, szarpać się, to jesteśmy o krok za daleko może wtedy? No, ale to samo dotyczy, nie wiem, lekarzy, którzy protestują w sprawach obywatelskich, a nie medycznych. To samo dotyczy naukowców, którzy robią to samo. No, każdy z nich wychodzi ze swojej roli zawodowej, ponieważ czuję taką potrzebę, ponieważ jest obywatelem. Czy to nie jest trochę tak, zastanawiam się, głośno myślę teraz, zastanawiam się, co pan o tym myśli, że jeśli uznać, że dzisiejsze państwo polskie jest zupełnie normalnym, demokratycznym państwem, to konsekwentnie trzeba by uznać, że pan, czy w różnych sytuacjach ja, przekraczamy normy, bariery, granice, których przekraczać nie powinniśmy. Natomiast jeśli uznamy, że to państwo, w którym dziś żyjemy, zupełnie normalne nie jest, to naszym obowiązkiem jest, żeby je przełamywać. Tak ja to widzę, ale może się mylę. Ja zgadzam się z panem. Właśnie dlatego wyszedłem, jak chcą niektórzy, ze swojej roli. Stanąłem na ulicy, ponieważ uznałem, że to państwo nie jest państwem demokratycznym, przestrzegającym reguł gry.
Czy w redakcji czasem koleżanki i koledzy pytają pana o to co, dlaczego, czy może lepiej nie? Pana Ewę Siedlecką, która też czasem protestuje fizycznie. Nie, dlaczego nie pytają, a pytają kiedy co się będzie działo, więc tak jakby sami się wahali, mieli czasem ochotę też się ale przyłączyć. Ale protestów i polemik pan nie słyszał? Nie. Ja też nie. Piotr Pytlakowski. Bardzo dziękuję i może jestem w mylnym błędzie, jak mówią, ale uważam, że korzysta pan absolutnie ze swoich praw i są sytuacje, kiedy przekraczanie granic rzeczywiście ewidentnie bywa obowiązkiem. Czy rozumiem, że pan nie będzie mnie krytykował? Nie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo panu dziękuję.